Chwała Panu Bogu. Śpiewaliśmy w tej pieśni, że wyrażaliśmy w słowach taką prośbę, żeby Pan nas nauczył znać prawdę, aby nauczył nas miłować, aby nauczył nas wierzyć. Nauka to nie jest może jakiś akt jednorazowy, który się dokona raz na zawsze, ale wiemy, że czym więcej chcemy wiedzieć, czym więcej chcemy się nauczyć, tym dłużej ta nauka musi trwać. Musimy się uczyć. I uczymy się przede wszystkim przez Słowo Boże. Często Bóg uczy nas poprzez okoliczności życia. Często Bóg uczy nas też przez innych ludzi. I kiedy zawsze mamy na uwadze i na pamięci Boże prawo, to tym szybciej czy skuteczniej będziemy przyswajać tę naukę. I oczywiście nikt się nie uczy tylko dla samej wiedzy, ale uczy się po to, aby to osiągnięcie nauki wykorzystać w jakimś zakresie, w jakimś celu, w jakiejś potrzebie. Myślę, że się z tym wszyscy zgadzamy. Słyszeliśmy naukę odnośnie mowy. Myślę, że wszyscy dziękować Panu Bogu mamy tą zdolność, że możemy mówić. I naprawdę, jaki to jest wielki przywilej mówić. A z drugiej strony, jak wielkie jest niebezpieczeństwo, jeżeli nie ma nad tym kontroli. W ogóle nie tylko mowa jest wielkim przywilejem, ale inne zmysły, którymi nas Bóg obdarował, tak. Kiedy się przyglądnąłem w czasie zjazdu młodzieżowego, była tu jedna młoda dziewczyna, niewidoma. Z jednego ze zborów przyjechała, możeście w niedzielę zauważyli, kiedy tutaj wyszli śpiewać, to ona czytała. Jak czytała? No ja przepraszam, ale zapomniałem, jak się to nazywa, ten alfabet, gdzie palcami właśnie odczytywała to. I tak sobie pomyślałem, Boże, powiem, żebym Ci dzień i noc dziękować właśnie, że mogę widzieć. Jak często nie doceniamy tego, co widzimy. Ale z drugiej strony znowu, jak bardzo niebezpiecznie, korzystając właśnie z tego daru wzroku, jeżeli my patrzymy na to, co jest niewłaściwe, to nie pozostaje bez skutku. Chciałbym może jeszcze tak krótko zwrócić uwagę właśnie na taką kolejną właściwość, którą posiadamy, no może nie już tak widoczną czy przysłyszaną jak mowa, ale druga, którą posiadamy czy powinniśmy posiadać. Apostoł Piotr, kiedy pisał list do ludzi wierzących w swoim drugim liście, w trzecim rozdziale, to powiedział w ten sposób, zwróćcie uwagę, list ten, umiłowany, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Zauważyliście, o czym apostoł święty Piotr mówi? Że dokłada starania tym sposobem, kiedy im mówił, czy pisał list do nich, aby poprzez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Popatrzcie się, apostoł święty Paweł wiedział i myślę, że słusznie napisał, że ci ludzie, do których pisał, oni mają prawe umysły. To znaczy się dobrze rozumieją, mają czyste pobudki, zależy im na dobrym, ale do tego jeszcze trzeba było coś, abyście pamiętali. Więc trzeba nam przypominać. I również my ludzie musimy wiedzieć, że my mamy taką przy tej zdolności, którą nam dał Bóg, to znaczy pamięć, mamy zdolność zapominania i mamy zdolność
pamiętania. Zgadzacie się z tym? Człowiek albo pamięta, coś to jest takiego tutaj u nas w głowie, w mózgu, taka zdolność, którą no może ja sam nie umiem określić, ale chwała Bogu za to, że coś takie, że my pamiętamy. Albo zapomnimy. Czym człowiek starszy, tym więcej zapomina. Ja już to czuję po sobie. Ale nie chciałbym akurat mówić o tej takiej, no może takiej przypadłości psychicznej, że już człowiek z biegiem czasu pewne sprawy zapomina, może pamięta to, co było w dzieciństwie. Ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę na zakres pamięci czy zapominania, na którą my mamy wpływ. Mamy wpływ. I Słowo Boże nas uczy o tym właśnie, że myśmy powinni nad tym czuwać. Ale zanim ja o tym powiem, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że Słowo Boże nam mówi, że Bóg również posiada pamięć, że Bóg pamięta, ma tą właściwość, na pewno o wiele lepszą od nas i sam decyduje, co usunąć z pamięci. Podkreśliłem to dlatego, żebyśmy czasami nie porównali Pana Boga do nas, że może no Pan Bóg też ma jakąś, że tak powiem, niedoskonałość i zapomina. Nie, Bóg jest doskonały. Ale podkreślam jeszcze raz. Bóg posiada pamięć i również On decyduje sam, co usunąć z swojej pamięci. Zwróćmy uwagę, może takie zdanie przeczytam z Psalmu 8. Tu jest takie coś napisane. I takie pytanie podane, 8 psalm, 5 wiersz. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? My jako ludzie niekiedy to sobie tak wyobrażamy, czy tak zajmujemy stanowisko, niekiedy odnośnie samych siebie. Jak ja jestem, to wszyscy powinni zwracać uwagę na mnie, pamiętać o mnie, czy po prostu troszczyć się o mnie i tak dalej, i tak dalej. Pan Bóg, który jest nad wszystkim, gdzie my nawet nie możemy ogarnąć umysłem tego, co jest na ziemi, już nie mówiąc o wszechświecie. Ale również Bóg, pomimo tego ogromu wszechświata, pamięta o człowieku. Mało, gdybyśmy czytali inne miejsca Pisma Świętego, zauważamy, że Bóg ma w pamięci każdą jedną osobę. Może nam w naszym pojęciu się to nie mieści w głowie, że tak powiem, ale Bóg nie jest ograniczony tak jak my. Drugie miejsce, gdybyśmy przeczytali w 135 psalmie, tu jest powiedziane w ten sposób, 135 psalm powiada w ten sposób, 13 wiersz, Panie, imię Twoje trwa na wieki. Panie, pamięć Twoja po wszystkie pokolenia. Inaczej można by powiedzieć, że Bóg wie o wszystkim, ma na uwadze wszystko. I On zachowuje, co jest najważniejsze, co powinno nas interesować, na czym powinna być skupiona nasza uwaga. Że On pamięta o każdym jednym z nas. Drodzy, tutaj można by tak zadać sobie pytanie, jeżeli chodzi o nas, ludzi, o czym akurat Pan Bóg pamięta, czy co zachowuje w pamięci, jeżeli chodzi, czy dotyczy nas. No, nie będę może odczytywał wszystkich miejsc Pisma Świętego ze względu na czas, ale ja podam miejsce, jak ktoś by sobie chciał sprawdzić. Jest powiedziane, że pierwsze, Bóg pamięta o zawartym przymierzu z człowiekiem. Bóg nigdy nie zapomina i Bóg nigdy nie zmienia i Bóg nigdy nie zrywa przymierza, które zawarł z człowiekiem. Dla nas osobiście jest najważniejsze to przymierze, które zawarliśmy z Bogiem poprzez chrzest wodny i również Bóg pamięta o danych obietnicach dla człowieka.
To, co Bóg powiedział, to o tym pamięta, że On to powiedział i obiecał. Może tu tak blisko, Psalm 115, tu jest powiedziane takie słowo. Może niektóre miejsca może odczytam, ale zwróćmy uwagę, tutaj powiada 12, 13 wiersz, że Pan pamięta o nas, będzie błogosławił. Będzie błogosławił domowi Izraela, będzie błogosławił domowi Arona. Będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana, zarówno małym, jak i wielkim. Zwróćcie uwagę. Pamięta Bóg. I niekiedy my może w trudnych chwilach dopuszczamy taką myśl, czy Bóg zapomniał o mnie? Czy Bóg nie zwraca uwagi na mnie? Nie, tak nigdy nie jest. Bóg pamięta o swoim przymierzu i obietnicach. Ale Bóg wie również jeszcze o czymś i pamięta. Również bierze pod uwagę i dla nas to jest tak bardzo, myślę, ważne i istotne. Może 103 psalm, zwróćmy uwagę. Znowu dwa wiersze tylko przeczytam. 13 i 14. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją, bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem. Bóg wie. Drodzy, co tu mieści się w treści tego słowa? Że Bóg bierze na wzgląd nasze niedoskonałości. Bo gdyby ich nie brał, wiecie, tak nieraz sam myślę, ja bym już dawno się nie ostał przed obliczem Bożym. Powodu moich błędów, upadków, czy pomyłek, jakie człowiek w życiu czyni, ale Bóg się lituje. Bóg rozumie i kiedy człowiek przychodzi do Boga, prosi, czy wyznaje, czy naprawia, Bóg dopomaga i prowadzi dalej jako dobry ojciec. Również chciałbym tutaj podkreślić to, że jak już powiedziałem, może nie będę odczytywał, że Bóg ma na uwadze każdą osobę i okoliczność, sytuację każdego człowieka. Tylko czeka też Pan Bóg w pewnych sprawach, abyśmy zwracali się do Pana, a Bóg wtedy czyni dzieło swoje dlatego, abyśmy pamiętali, że jesteśmy zależni od Boga, że potrzebujemy Boga, że kiedy Go wzywamy, to On Cię odezwie, przyjdzie z pomocą. Ale tu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, będąc przy osobie Boga, też Słowo Boże mówi, że Bóg coś usuwa z pamięci. Czyli inaczej można by powiedzieć, nie pamięta. Nie to, że zapomniał, jeszcze raz podkreślam, ale że Bóg celowo, świadomie odsunął ze swojej pamięci, ze swojej uwagi. A zwróćmy uwagę. List do Hebrajczyków i tutaj jest takie zdanie powiedziane, które chciałbym zacytować z Hebrajczyków. 12 wiersz, 8 rozdział, 12 wiersz, tutaj powiada tak. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Zwróćcie uwagę. To nie znaczy, że to jakby Bóg nie miał w pamięci, ale usuwa je, aby więcej nie wspomnieć. Inaczej, nie brać pod uwagę. Nie pociągać czy nie wyciągać konsekwencji od człowieka. I to jest takie naprawdę ważne i wspaniałe dla nas. Również, co jest bardzo istotne, na co chciałbym zwrócić uwagę, Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, tu jest powiedziane takie słowo, odczytam je dlatego, że myślę, że to jest bardzo istotne dla nas. 15 rozdział Ewangelii Łukasza, od 20 wiersza, tutaj powiada tak. Mówi tutaj o synu marnotrawnym i mówi, wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie i już nie jestem godzien nazywać się synem twoim.
Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je i jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Dlaczego ja przeczytałem to miejsce? Dlatego, że tutaj jest uwypuklona postawa ojca wobec syna, który upadł, który zgrzeszył przeciwko ojcu. I kiedy on się pojawił na pozad, to jakoby ten ojciec nie pamiętał tego, co uczynił. Co było istotne, co zostało tutaj dwukrotnie użyte czy nadmienione? Ten syn przyszedł do ojca w poczuciu swojej winy. Ten syn przyszedł i wyznał przed ojcem, że nie jestem godzien, że ja zgrzeszyłem, że ja już nawet nie liczę na to, żeby ty mnie poczytał na równi z domownikami. I tu jest bardzo istotne, że w takim przypadku ojciec przywrócił mu całkowicie godność. I te dwie sprawy są bardzo istotne i ważne, o czym powinniśmy pamiętać. Ale chciałbym jeszcze króciutko może przejść do nas, do ludzi. Co człowiek powinien zapominać? To nie to, jeszcze raz mówię, że no zapomniałem dzisiaj akurat zadzwonić, czy zrobić jakąś sprawę dla kogoś, którą obiecałem. Ale świadomie, co powinniśmy wyrzucać z naszej pamięci, co nie powinno leżeć, że tak powiem, w naszym sercu. I pierwsze to na doznane krzywdy i winy innych ludzi. To, cośmy przeżyli, może co nas bolało, byliśmy skrzywdzeni, można by tutaj odczytywać wiele miejsc Pisma Świętego, ale takie jedno miejsce przeczytam. I ono jest zapisane, zwróćmy uwagę, przy powieści Salomona, 19 rozdział. Tu jest takie zdanie, które, ono jest takie szczególne i myślę, że dobrze by było, kiedybyśmy go zawsze zapamiętali. I tu powiada w ten sposób, 11 wiersz w 19 rozdziale. W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Chlubą dla człowieka. Zapomina. No nie znaczy to, że jakoby no nie wiedział, że tam się coś stało, czy się przydarzyło, ale nie nosi w sercu. Nigdy nie będzie przypominał, nie będzie wyrzucał tego, nie będzie się z tego tytułu źle odnosił, ale będzie traktował tak, jakby tego nigdy nie było. To jest tak bardzo ważne, dlaczego ja o tym mówię, bo chociaż no ktoś by mógł powiedzieć tak, a skąd kto wie, czy ja pamiętam, czy ja zapomniał? Pierwsze dla samego siebie, dla własnego pokoju, dla własnego szczęścia, dla własnej, no, że tak powiem, relacji z daną osobą. Bo jeżeli ja nie biorę tego pod uwagę, nie noszę, to moje relacje będą takie, jakby nigdy nic nie było. Szczere, otwarte, bliskie, dobrze życząc, pomóc, nie odwzajemniać się z złem. To jest tak ważne i istotne, aby o tym właśnie pamiętać. I również taki drugi element. Mamy różne przeżycia w życiu. I niekiedy tymi przeżyciami my ciągle żyjemy. I tutaj może takie jedno miejsce z listu do Filipian. Tu apostoł Paweł powiada, ono jest takie bardzo istotne. Trzeci rozdział listu do Filipian, 14 wiersz powiada, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. I dalej powiada w ten sposób, troszkę tutaj apostoł Paweł mówi w ten sposób, że bracia, może 13 wiersz, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego,
co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Znaczy, że jak bardzo istotne jest, abyśmy może nasze przeżycia, czy nasze poświęcenia, czy trudności, któreśmy ponieśli dla sprawy Bożej, poświęcenia się innym, abyśmy o tym zapominali. Niekiedy bywa w życiu tak, że człowiek staje się w pewnym sensie zbolały, zgorzkniały, przygnębiony, bo ciągle myśli, ach, co mnie spotykało w życiu, a co ja przeżył, a jak to było trudne, a jak to nie byłem zrozumiany, a jak było tamto, a jak było tamto. I ciągle człowiek tym żyje, a to hamuje człowieka. Ale właśnie tutaj powiada apostoł Paweł, że zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, być wolnym od tego. Oczywiście chciałbym tu jeszcze tylko wspomnieć na takie parę bardzo ważnych punktów, o którym Słowo Boże mówi, że powinniśmy pamiętać. Powinniśmy pamiętać dla naszego dobra, dla dobra innych. O czym powinniśmy pamiętać? Pierwsze, powinniśmy pamiętać, że jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi. Jest zapisane w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, 13 do 16 wiersza. Pamiętać o tym, że jesteśmy pielgrzymami. Czy to jest tak ważne? Jak przyjdzie koniec, to i tak przyjdzie koniec. O nie. Bracia i siostry, jeżeli my wiemy, że jesteśmy pielgrzymami i że musimy odejść z tej ziemi i jaka jest obiecana przyszłość względnie niebezpieczeństwo, które możemy popaść, to my będziemy dokładać starania do tego, aby się przygotować do wieczności, że stale tu nie będziemy. Pamiętać codziennie, czy pracujemy, czy kupujemy, czy sprzedajemy, czy się uczymy. Musimy jednak wiedzieć, że to jest tylko tymczasowe, na dany czas, ale przed nami jest wieczność i tu musi być. Musimy pamiętać również, że Bóg w swojej dobroci przebaczył nam nasze grzechy. To jest bardzo ważne. Słowo Boże w wielu miejscach również mówi na te pamiętajcie, że byliście tacy, że dostąpiliście przebaczenia grzechu. A wiecie dlaczego? Po pierwsze, żeby zachować wdzięczność dla Boga. Po drugie, abyśmy pamiętali o tym, że to nie nasza zasługa, że jesteśmy tym, czym jesteśmy. To jest Boża łaska. Myśmy zasłużyli na potępienie, a Bóg nam dał łaskę. Abyśmy pamiętali, że będąc ludźmi, zawsze dopóki żyjemy, istnieje niebezpieczeństwo, że żeby nie popaść w ogóle w to samo, z czego Bóg nas wyratował. Pamiętajmy, kim byliśmy i jak wielkie szczęście i łaska nas spotkała. Powinniśmy pamiętać, co uczynił dla nas Bóg w Jezusie Chrystusie. Drodzy, daj się zauważyć w dzisiejszym chrześcijaństwie takie wielkie niebezpieczeństwo. Jestem chrześcijaninem, no chwała Bogu, jestem wierzącym, jestem dzieckiem Bożym i tak dalej. No to jakby się to należało. Jakby to było coś takiego normalne, jak to powietrze, które oddychamy, jest i nie zwracamy uwagi na niego. A gdyby go nie było? Króciutko by było i byśmy się udusili. Tak samo, gdyby nie Boża łaska, którą Bóg uczynił dla nas w Chrystusie. O tym, żeśmy powinni każdego dnia pamiętać, co Bóg uczynił, co Jezus Chrystus uczynił, abyśmy dzisiaj mogli być dziećmi Bożymi, mieć obietnicę życia wiecznego, mieć Bożą ochronę, mieć obietnicę wiecznego życia. Ale również powinniśmy pamiętać, co mówi Słowo Boże, o obowiązku przestrzegania przykazań Bożych. Pamiętać. W psalmie 103 jest napisane, że Bóg błogosławi tych, którzy pamiętają o wypełnianiu Jego przykazań. Słuchamy nabożeństwie naukę, czytamy w domu Biblię, powinniśmy ją mieć w sercu i teraz gdzie jesteśmy? Pamiętamy, kim jestem, że ja powinienem wypełnić Boże przykazanie. Przykazanie Boże w wielu dziedzinach, nie tylko w jednym. Nie tylko to, żebym się trzymał tego, no jest przykazanie, żebym nie cudzołożył. Albo jest przykazanie, żebym nie ukradł. Że jest przykazanie, żebym nie skłamał. To jest wszystko ważne.
Ale nie tylko na takie przykazania trzeba zwracać uwagę. Ile jest przykazań w zakresie nowego przymierza, które ja mówię, co Bóg nakazuje. Chociażby takie słowo, które mówi apostoł Jakub. Jeżeli kto wie, jak należy dobrze czynić, a nie czyni, to co tam jest napisane? Pamiętacie? Grzech ma. Jeżeli wie, jak należy dobrze czynić, a nie czyni, to grzech ma. I to jest Słowo Boże. Powinniśmy mieć w pamięci również Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy wiedzieli o tym, że chociaż odejdziemy z tej ziemi, to będzie dzień zmartwychwstania. Że staniemy przed obliczem Bożym. Że staniemy z naszym życiem pełni owocu sprawiedliwości, mówi apostoł Paweł w liście do Filipian. Staniemy pełni owocu sprawiedliwości. Abyśmy pamiętali i mieli to na uwadze, że przyjdzie ten dzień, kiedy stanę z wieloma innymi i z czym stanę. Jeżeli ja dzisiaj o tym nie będę pamiętał, to nie będę zmobilizowany do tego, żeby coś było na moim koncie. Żebym z czymś mógł stanąć, co będzie uznane przez Boga jako dobre. A to Bóg będzie oceniał. Każdy ze swoim stanie. Ja ze swoim, ty ze swoim. Tu nie będzie, że pożycz mi troszkę bracie czy siostro, no bo jakoś tak wyszło, że nie mam. Nie, takiego coś nie chodzi w rachubę. I jeszcze jedno na zakończenie, co chciałbym powiedzieć, co bardzo w naszym życiu powinno być, ja wspomniałem, że Bóg pamięta o tym i myśmy powinni pamiętać. Te obietnice, które Bóg dał dla nas, abyśmy pamiętali o nich. Jakże często z powodu tego, że my zapominamy tego, co Bóg obiecał i w trudnych chwilach, w potrzebach, w przeżyciach załamujemy się, tracimy wiarę, upadamy, czy chwytamy się sposobów, które nie są sposobami właściwymi, a nie pamiętamy o tym, że Bóg obiecał, że powinniśmy Go poprosić, przedstawić Mu i ufać Bogu. A Bóg, On się nie spóźni, On przyjdzie z pomocą, ze swoim błogosławieństwem, ze swoją łaską. Dlatego tak ważne jest, bracia i siostry, abyśmy ćwiczyli naszą pamięć, abyśmy starali się utrzymać nasze prawe umysły w trzeźwości, jak mówi apostoł Piotr. Abyśmy pamiętali, od nas to zależy, abyśmy pamiętali, a będzie lepiej pamiętać, jeżeli często będziemy zaglądać do Bożego Słowa. Jeżeli wspólnie w naszych relacjach znajdziemy też czas, aby mówić o sprawach Bożych. Jeżeli będziemy się modlić do Boga. Jeżeli będziemy z innymi rozmawiać, wydając świadectwo, to będzie się przypominać. I będziemy tym żyć. A jeżeli tylko zejdziemy na poziom tego, że potrzebne nam są sprawy materialne i tylko o tym, a te zapomnimy, poniesiemy stratę i szkodę. I tutaj nie chciałbym przekreślić starań, troski, pracy, ponieważ o tym jest napisane w Biblii, o tym powinniśmy pamiętać, bo Słowo Boże mówi, żeby każdy pracował co dobre swoimi rękami, żeby w niczym nie miał niedostatku, żeby mógł jeszcze innym udzielić. To też jest przykazanie. Ale korzystajmy z tej właściwości, z tego przywileju, który nam Bóg dał, pamięci. I również, abyśmy w naszym życiu decydowali i umieli właściwie zastosować właśnie ten sposób, co usuwa z naszej pamięci, co nie powinno zalegać w naszych sercach i w naszej pamięci, a co powinno być utwierdzone. I aby tak było, to w tej modlitwie my poprosimy Pana, aby nam w tym dopomógł i abyśmy według tego postępowali.